Artur mówił o tym, że mamy być nieprzeciętnymi ludźmi. Ja wam powiem, że uważam, że ludzi nieprzeciętnych cechuje entuzjazm. Amen. I zawsze to jest w tych ludziach widoczne. My mamy być nieprzeciętni, więc do wszystkiego, co robimy, mamy podchodzić z entuzjazmem. To słowo w ogóle chodzi za mną od paru dni. Coś wam powiem. Wczoraj byłam na rynku, na takim zwykłym naszym tam wiejskim rynku. I tam jest zazwyczaj niewielu sprzedawców, a wczoraj było ich wyjątkowo dużo. I są takie osoby, które są stałymi sprzedawcami na tym rynku. I kupowałam na przykład śliwki. Ja osobiście śliwek nie lubię, ale mój mąż je jada. I słuchajcie, ja zawsze kupuję śliwki od tej samej osoby. I było bardzo dużo innych sprzedawców z ładniejszymi owocami. Ale ten pan, co sprzedaje te śliwki, on tak sprzedaje te śliwki, że ja nie widzę jego śliwek, tylko widzę tam jego, jak jestem. Amen. On to robi w jakiś taki sposób, że do niego stoi 6 czy 7 osób, a do innych nie stoi nikt. I ja staję jako ósma w kolejce i kupuję od niego śliwki. Nie wiem, czy są dobre. Nawet ich nie próbowałam. Ale on to robi w taki sposób. Jest pani z bułkami. Ja jestem 8:15 na rynku i prawie nie mam co od niej wziąć. Ona sama robi te bułki. Ona tak tam o tych bułkach opowiada. Ona tam robi coś takiego dookoła, że tam zawsze jest pełno ludzi wokół niej. Tam jest taki entuzjazm do tych bułek. I słuchajcie, ja się przyglądam swojemu życiu. Jeżeli do czegoś podchodzę z entuzjazmem, to rośnie we mnie i się klei. I to, co uwalniam dalej, jest niesamowite. Jak idę na ewangelizację i czuję, że w sobie już wszystko rozgrzałam i wszystko się gotuje, to ja po prostu wiem, jak ja wtedy głoszę. Ale jak dopuszczam, żeby cokolwiek mnie nacisnęło z zewnątrz, to nie głoszę tak jak wtedy, kiedy ze mnie się wylewa, kiedy rozgrzewam w sobie ten entuzjazm. Jak siadam do angielskiego, bo ciągle uczę się tego angielskiego, ja myślę sobie, kurczę, mówi, to znowu zapomniałam, to nie tak, jeszcze tyle przede mną, to idzie mi jak po grudzie. Ale jak siadam, mówię, dobra, nauczę się tego, to już będę miała. To mi to po prostu samo wchodzi. I tak jest z wszystkim. Jak zarabiasz pieniądze i myślisz sobie, dobra, znowu idę do roboty, będę miał na czynsz, dobra, jakoś to posklejam. Kurczę, no bieda, tak? No nie idzie tak, jak powinno być. Ale jak siadasz i myślisz, jakie to ty zrobisz pieniądze i co jeszcze wymyślisz i jest ten entuzjazm, Amen. To leci. Jak przychodzimy na uwielbienie i w ogóle uwielbię dzisiaj tak Boga, będzie tak super, to w ogóle widzę, jak skaczecie. Ale jak przychodzicie i coś przynosicie i nie rozmyślacie sobie rano, będę dzisiaj tak uwielbiać Boga i w ogóle będzie taki ogień, to ciężko podnieść nogi od ziemi. I okazuje się, że grawitacja jest silniejsza niż prawa nieba. I słuchajcie, tak jest z wszystkim. Ja naprawdę od paru dni chodzi za mną to słowo. Mamy być nieprzeciętnymi ludźmi. Agata powiedziała, mamy ogień z siebie wydobywać. Bez naszego entuzjazmu w tym kierunku nie będzie tego. Nie będzie, bo to nawet działa w świecie. Widać to, ten kto z entuzjazmem, ten kto z pasją, z tego się wylewa. A reszta sprzedawców stała i nie sprzedawała. I gdy ja idę na ulicę, to ja trochę jestem jak ten sprzedawca, wiecie. Gdy z entuzjazmem, gdy żyję tym, to widzę, jaki mam odzew. Różne słowa padają. Raz mi pani odkrzyknęła, ja pójdę do piekła. Mówię, super, na tym rozwinęłam całą ewangelizację. Ludzie się zainteresowali, jest interakcja. I tak jest wszystkim, kochani. Do czego podchodzimy z entuzjazmem, jesteśmy tam nieprzeciętni. Ale do czego nie ma naszego entuzjazmu, nie uniesiemy się ponad pewien poziom.